Nazywam się Ewa Kruglich, jestem przewodniczącą rodziny Kolpinga w Kłodawie Gdańskim. Od lat zajmujemy się dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, wielodzietnych. W tym roku realizujemy taki projekt Na żołnierską nutę. Widzę, jak te dzieciaki się rozwijają. Przychodzą do mnie mniej więcej w wieku 9-10 lat i dorastają. Największą radość mi sprawia, kiedy już po jakimś czasie pracy zaczynają do siebie mówić zwrotami z takiej sztuki. To jest dla mnie ta cała radość tej działalności. Nazywam się Magda Stenka i jestem przewodniczącą rodziny Kolpinga w Łęczycach. Znajdujemy się w tej chwili w pracowni naszego członka Bogdana. Jeśli coś potrzebujemy, jakąkolwiek rzeźbę dla naszych partnerów, gdy przyjeżdżają, gdy my jesteśmy zapraszani na jakieś różne imprezy okolicznościowe, poprzez rocznicowe i tak dalej, ale też jako prezenty dla naszych darczyńców. Nigdy nam nie odmówi. Co roku jestem posłannikiem świętego Mikołaja, że tak powiem, w przedszkolu i w szkole w Zerówce. No i tam pozyskane od naszych partnerów zabawki, puzzle, różnego rodzaju pluszaki, gry, no cuda, cudeńka, rozdajemy. To jest taka typowa, taka dziecięca wdzięczność, radość. Tego się nie da opisać. Nazywam się Fabian Józef, jestem od 19 lat przewodniczącym rodziny Kolpinga. My się pochylamy nad człowiekiem, to co błogosławiony Adolf Kolping mówi w swoich założeniach, ideach. Realizowaliśmy już 22 projekty. Ostatnio na przykład są bardzo modne kijki i sprawy związane z szyciem. Działał u nas taki zespół Krajana, gdzie w ramach tego klubu Krajana śpiewamy pieśni patriotyczne, religijne i biesiadne. Była zawarta między mną a błogosławionym Adolfem Kolpingiem taka niepisana umowa. Kiedyś dopadła mnie śmiertelna choroba i obiecałem Kolpingowi, że jeżeli mi pomoże w zdrowiu, to ja będę wspierał jego dzieło. I ta umowa niepisana jest dotrzymywana do dzisiaj. Ja dalsze rodziny zakładam. Poprzednio założenie zostało 6, a myślimy o kolejnych 3. Nazywam się Anna Herbert. Mieszkam w Rąbce Uszewskiej. To miejsce to jest nasza, nie tylko rodziny Kolpinga, tylko wizytówka tej miejscowości. Przeszło 100 lat temu miejscowy kapłan po wycieczce do Francji, do miejscowości Lourdes, postanowił taką grotę tu wybudować. Głównym motorem działalności rodziny Kolpinga w naszej parafii jest klub seniora, który ja reprezentuję. Postanowiliśmy zacząć śpiewać i tak raz, drugi raz zaśpiewaliśmy sobie, zebraliśmy taką grupę. Walczymy o to, żeby ocalić od zapomnienia to, co my jeszcze pamiętamy. Jesteśmy w Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim, działającym przy tutejszej parafii Przemienienia Pańskiego. Moje nazwisko Bożena Wojdyła, jestem od 2 lat przewodniczącą tego stowarzyszenia. Można powiedzieć, że działamy dwutorowo. Jesteśmy organizacją katolicką, więc działamy w kościele, w różnych adoracjach i innych uroczystościach kościelnych, ale działamy także z ludźmi. Tymi grupami podstawowymi to są przede wszystkim dzieci, młodzież i seniorzy. Prowadzimy świetlicę środowiskową od 5 lat. Jesteśmy właściwie prekursorem w prowadzeniu Wigora, czyli domu dziennego pobytu w Makowie Podhalańskim, który jest ze środków budżetu Makowa Podhalańskiego prowadzony, i prowadzimy Kolpingowski Klub Seniora, który zrzesza ponad 30 osób i w którym działania prowadzone są w ramach projektu Aktywny Senior.
Grażyna Rzepka-Płachta, przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni. My aktywizujemy osoby starsze do tego, aby chciały działać na rzecz samych siebie. Mamy gimnastykę ogólnorozwojową. Seniorzy chodzą na spacer z kijkami. Mamy spotkania, gdzie seniorzy uczą się śpiewać. Mamy warsztaty manualne, teraz ostatnio zajmują się dekupażem. Jesteśmy tutaj w Bochni uważani za takie centrum aktywizacji seniora. Ludzie, którzy trafiają do Kolpinga, bardzo się zmieniają. Zmieniają się bardzo pozytywnie, dostają zaszczyt energii, zaszczyt do działania, po prostu chce im się żyć. Kolping. Wyzwalamy aktywność lokalnych społeczności.